Porząsiu, drodzy Państwo, w Porząsiu wędkujemy. Siema, tu Pyza w kolejnym filmie wędkarskim, więc zaczynam dzisiejsze wędkowanie oto na tym zbiorniku, czyli metoda za karpiem, a co uda się złowić, zobaczycie sami, więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film. Kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie śluga, ktoś lubi jarać w moich filmach i jedziemy z tym filmem, bo już późno. Jest ze mną kolega Krzysiek, po drugiej stronie siedzi, ja z tej strony i polujemy za jakąś rybą w ten wiosenny dzionek. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest 6.23, 16 marzec 2024. No i próbujemy coś złowić. A co uda się złowić, zobaczycie sami. Więc zostańcie z nami, z scyzorykami, bo sam jestem ciekaw, co i jak. Zanętę, jaką przygotowałem, z sonu oraz pelet, drobniutki 2 mm i razem to połączyłem i taką mieszankę, którą wykorzystamy na tym łowisku. Sygnalizatory, brań, oczywiście zapomniałem o bateriach, podładować nie chodzą, nie mam zapasowych, trudno, będę przyglądał się na sygnalizatory, brań, podbierak rozłożony, przynęty i tak jak mówię, trochę dipów i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Spróbujemy złowić jakiegoś karpia fajnego, zobaczymy, co będzie. A co będzie, zobaczycie sami, więc zostańcie ze mną, bo naprawdę sam jestem ciekaw, co w tym marcowym dzionku na tym łowisku słychać. Drodzy Państwo, pełno łusek jest, wiecie, cały brzeg jest praktycznie, to przejdzie się parę metrów, pełno łusek. Prawdopodobnie wydry może. I dziwić się, że tu Japońca ostatnio nie ma. Jak pełno, wszędzie łusek. Zobaczcie. Wszędzie, gdzie nie spojrzeć, to łuski. I tak to mniej więcej wygląda. Krzysiek złowił leszcza po drugiej stronie. A ja na razie jedno pociągnięcie puściło. No i czekamy, czekamy na rybki. Jesteśmy przy tarlisku niedaleko, na płytkiej wodzie. Może stoją o tej porze na głębszej, nie wiadomo, ale tak mówię, pierwszy raz w tym roku na tym zbiorniku. No i sam jestem ciekaw, co i jak, więc tak to mniej więcej wygląda. Daleko nie odchodzę, wolne biegi otwarte, ale sygnalizator brań, baterie wysiadły, niepodładowane z tamtego roku. No i tak to mniej więcej wygląda. Zanęciłem, czekam na jedną, a konkretną rybę. Zobaczymy, czy się sprawdzi, kto sypie, ten zbiera. Więc podsypałem, tak mówię, i jedna, ale konkretna. A czy będzie, zobaczymy. Czy jakiegoś misia, prosiaczka się doczeka. Jestem cierpliwy, mamy kilka godzin na wędkowaniu, wędkowanie z marszu, tą wiosenną, wczesną raczej porą. Więc zostańcie jeszcze z nami, z scyzorykami, bo naprawdę nie wiadomo, co będzie brało. A może coś fajnego się złowi. Widzicie, stoper włączyłem, przerzuciłem dwa zestawy od nowa ze świeżą przynętą. I znów przetrzymamy ponad 2 godziny. No zobaczymy, zobaczymy. Na tą chwilę jedno pociągnięcie od samego rana miałem i nic poza tym. Więc drodzy Państwo, zobaczcie, zresztą już nie będę wstawiał filmu, bo ostatnio nie mam parcia na filmy, drodzy Państwo, więc nic nowego nie wstawiałem, a filmy mam zaległe część, więc na przykład z wczoraj wrzucę do dzisiejszego filmu i zobaczcie, jakie ryby brały ostatnio mi w innym miejscu. To nie jest powiedziane, że filmu nie wrzucam, to na ryby nie jeżdżę, bo jeżdżę na ryby, tylko nie ma za bardzo kiedy
wstawić filmu, zrobić go, przerobić i udostępnić wam. Więc dzisiaj nic nie bierze, jak na razie czekam na branie, a wy zobaczcie, jak to wyglądało na innym wypadzie. Karpik, jesiotry, leszczyki, no zobaczcie sami. Więc tak połączę to w jedność z wypadów, tak żebyście widzieli, że coś było. A ja czekam na branie i zobaczymy, co dzisiaj będzie. Czy będzie na zero, czy nie. Ostatnie wypady były nie na zero. A dzisiaj, dopóki przynęta w wodzie, mamy okazję coś złowić, więc wędkuję. A wy zobaczcie, jak to wyglądało na innej wodzie. Dwie wędki przy brzegu, jedna z sygnalizatorem brań na prawo, druga na lewo na tkającą szczytóweczkę. No i sam jestem ciekaw, co i jak będzie skubało. Tak mówię, rozrobię w domu paleciki i spróbujemy złowić jakąś pierwszą rybkę na metodę w tym roku 2024. Więc sam jestem ciekaw, czy tą marcową porą będzie jakieś fajne branko i fajna ryba na brzegu wyholowana. Dobrze, siedzimy, posiedzimy do 14 i sam jestem ciekaw, co i jak. Mamy, drodzy Państwo, pierwszego leszczyka 2024, nieduży, no ale cieszy. Więc zwrócimy mu wolność. Nie inaczej. Więc wrócimy mu wolność. Pierwszy leszczyk 2024, wracaj. Czekamy na coś fajniejszego. Drugi leszczyk, ale tym razem większy. Jak widzicie sami, ale buzię ma zmęczoną. No ale fajna, fajna sztuka. Więc wracamy mu wolność. Płynie. I czekam na jakiegoś karpika. I mamy, drodzy Państwo, pięknego karpia pierwszego 2024. 63 cm. Piękny karpik. Pierwszy 2024. Więc wracamy mu wolność. Ładny grubasek. Pełno łuski. Baja. Mamy jesiotra. Jak widzicie, drodzy Państwo, nieduży Pinokio, więc wraca. Baja. Kolejny nieduży leszczyk, więc wracamy mu wolność i wędkujemy dalej. Mamy kolejnego leszczyka, nieduży. No i wędkujemy dalej. Kolejny leszczyk. Leszczyki weszły na żółtą przynętę, nieduże, ale są. No i wędkujemy dalej. Kolejny leszczyk, więc miałem karpia, ale spiął się. I czekam na kolejnego karpika, a na tą chwilę same leszczyki, nieduże. Kolejny leszczyk i nic poza tym, same nieduże leszczyki. No i jeden karp wyholowany, jeden zerwany, no ale jeszcze mamy z dwie godzinki na wędkowaniu, więc zobaczymy, co chytnie. Kolejny leszczyk,
więc wracam i wędruję dalej. Jest kolejny Pinokio, drodzy Państwo, więc wracamy mu wolność. Płynie. Tym razem kolejny leszczyk, nieduży, ale jest, więc widzicie sami, baja. Jesiotr. Mamy kolejnego jesiotra, nieduży, ale jest taki kolejny leszczyk, baja. Kolejny jesiotr. Baja. Tak, coraz większy deszczyk pada. Krzesło przykryłem. Zobaczcie, wszystko mokre. Krzysiek do samochodu pochował swoje rzeczy, a ja siedzę z tej strony i trudno. Krzesło tylko przykryłem. Nie wziąłem parasola, nic. Zanętę przykryłem. I tak to mniej więcej wygląda. Nic dodać, nic ująć. Ok, czekamy na jakąś fajną rybę. Więc nic się nie dzieje, deszcz pada i tak to mniej więcej wygląda z tą pogodą. A ja dalej czekam i niestety jak na razie nic. Jedno podciągnięcie od rana, ale puściło i nawet nie drgnie, jak to się mówi. Ciepło jest, nawet deszczyk pada, więc czekamy dalej na jakąś rybkę. Drodzy Państwo, czas jechać do domu, nic nie złowiłem. No i leciało tak, pokazane na filmie, nic dodać, nic ująć. Krzysiek miał dwa leszczyki małe, ale on łowił na drobne przynęty. Ja nastawiałem się grubo albo wcale, jednak wcale. I tak mówię, do Krzyśka powiedziałem, że na dzisiaj, żeby sobie połowić, najlepszy by był federek, klasyk, koszyk oraz przypon i na haku pinka. Biały robak pinka i płotek leszczyków by połowił na bank. I to by było najlepsze na tą dzisiejszą wodę. Ryba całkiem odcięta. I tak to leciało, więc nic dodać, nic ująć. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, komentarze, lajki, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Czekajcie na kolejne moje filmy. Ociepli się, będzie ich więcej, dłuższe, lepsze, prawdopodobnie i zobaczymy. A czy ryby będą, zobaczycie sami. Więc jedziemy na Kielce. Cześć! W Porząsiu, drodzy Państwo, w Porząsiu wędkujemy.